Cześć, jesteśmy Monika i Paweł. Od roku podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem Ciapkiem. Obecnie odkrywamy dzikie zakątki gorącej Hiszpanii. Jeśli chcesz towarzyszyć nam w podróży, subskrybuj nasz kanał. Nogę już miałem 4 razy w gipsie. Na Coridei od razu wylądowaliśmy w loży VIP-ów. No my jesteśmy pod takim wrażeniem, że aż musieliśmy sobie usiąść. Jest tu katedra. Boże, jak ona jest piękna. Tyle osób tutaj słynnych było. Dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym odcinku na kanale Terasfera. Ja jestem Paweł, a to jest moja najpiękniejsza żona Monika. Mam ich wiele, ale ta jest najpiękniejsza. Cześć, witajcie. No, humory nam dopisują, ale to chyba tak staramy się cieszyć, bo powoli zbliżamy się już na północ Hiszpanii. Z żalem opuściliśmy Costa de la Luz, to piękne, świetliste wybrzeże. Tym bardziej, że pogoda tam się poprawiła, nie było już takich upałów, było po prostu perfekcyjnie. No perfekcyjnie, żeby leżeć na plaży, żeby sobie odpoczywać, żeby można było jeździć na rowerze, używać morza, ale niestety ja i tak bym tego nie mógł robić. Ale też zostaliśmy tam dłużej z tego powodu, ponieważ no, skręciłem nogę, jak już wiecie, i no, nie mogłem jakichś tam aktywności uprawiać, że tak powiem, sportowych. O. No również ze względu na moją nogę nigdzie sobie raczej nie pochodzimy po górach, jak również nie pojeździmy na rowerach, nad czym bardzo ubolewam niestety. No dlatego tak szybko przejechaliśmy prowincję Extremadura i jesteśmy teraz w Castilla León. Zatrzymaliśmy się w miasteczku Bahar. To jest taka piękna miejscówka, że no trochę dzisiaj sobie posiedzieliśmy, tym bardziej, że Pawłowi musi odpocząć noga, bo wczoraj kilka godzin jechał i znowu mu spuchła, więc no zjemy tu obiad i będziemy lecieć dalej w trasę. No musimy niestety powoli zmierzać ku Anglii. No robimy więc obiadek. Będzie to takie a la sushi z ogórka. No trochę dostaliśmy przepis od Kasi po siostry, dzięki Kasia, ale trochę go zmodyfikujemy, bo nie mamy ryżu, więc będzie z makaronem ryżowym i będzie ten makaron zawijany w ogórka, a na wierzch pójdzie na to wędzony łosoś i szczypiorek. Makaron polowany sosem sojowym. Dobra, już jest gotowe. Powinno się to tak jeść ładnie pałeczkami, ale jak wiecie, moje sushi się trochę rozpada, więc nie będziemy Wam już pokazywać, jak się z tym męczymy. Mam do tego wasabi, czyli taki japoński chrzan, bardzo ostry. Teraz spróbuję jak ten, bo zależy właśnie, jaki jest. O, bardzo ostry, ale do tego będzie fajne, nie będzie taki mdły łosoś. No, a nogę sobie skręciłem w ten sposób, że wyskakiwałem z kabiny i po prostu jak stanąłem na ziemi, to na ziemi był dołek, noga się wykrzywiła. No i ległem po prostu jak długi, ale jeszcze powiem Wam, że trzymałem w ręku gitarę i gitarę tak mocno trzymałem w powietrzu, że nic jej się nie stało. No, gwiazdki się tylko pokazały. No, spuchniętą jeszcze masz. No, mam spuchniętą, no. Na tą nogę już miałem 4 razy w gipsie i ona jest bardzo wrażliwa na takie kontuzje, a ja cały czas jestem nieuważny. Pewnie Za każdym razem tak mówisz. No ale chodzi o to, że jakbym pojechał do szpitala, to pewnie by mi włożyli nogę w gips i już wtedy by było trochę kiepsko jechać. No a tak sobie obmacałem, czy tam jakieś kości nie ma. Paweł zrobił sobie rentgen. I wiem, że jest okej, no. Mam trochę doświadczenia. No i nastąpiła zmiana planów. Jak to u Terasfery? Tak, mieliśmy taką krótką burzę mózgów po wyjeździe z Bahar. Chcieliśmy się udać na północ, w stronę San Sebastian, no ale tam pogoda była no, niezbyt
ładna, no dużo deszczu i tak dalej, więc no nie chcemy jeszcze deszczu. Nie, jeszcze nie. I odbiliśmy w stronę Madrytu. Troszeczkę w głąb lądu znowu. Tutaj jest cieplej, aczkolwiek jest bardzo pochmurnie dzisiaj, ale na jutro już są lepsze prognozy. Tak. No i jedziemy znowu drogą bezpłatną, bo była tutaj też płatna opcja autostradą, ale wybraliśmy tą. No i droga bezpłatna była piękna, po prostu cudowna. Piękne łany zbóż naokoło, malownicze wioseczki, a nagle się skończyła. Nagle się skończyła, a zmieniła się w takie totalne wertepy. No ale daliśmy radę. Teraz jest tak całkiem przyjemnie. Mamy okazję podziwiać tutaj lokalne gospodarstwa, właśnie tak. Jakieś pola uprawne. No jest po prostu przecudnie. No i ja jestem po prostu w szoku, ile tutaj jest farm, pól naokoło. Jedziemy już kilkadziesiąt kilometrów i non-stop są pola. Non-stop po prostu. Bardzo małe wioski. No i wszędzie już żniwa prawie też, nawet no, już tutaj żniwa są, bliżej północy, ale też są już. No i zabieramy Was w okolice Madrytu. Do takiego miasteczka, tak, bardzo małe znane miasteczko, my praktycznie o nim nic nie słyszeliśmy wcześniej. No a tak po drodze poczytaliśmy sobie troszeczkę o tej wspólnocie Castilla León. No i jest tutaj dużo, dużo ciekawych miejsc, więc zabieramy Was do tego wspaniałego miasta. Witamy Was w kolejnym dniu. My już gotowi do zwiedzania miasta. A miastem tym jest? Jest to Segovia. Miasto bardzo stare, z przepięknymi zabytkami. Już jak tutaj wjeżdżaliśmy, to po prostu... Ale wczoraj wieczorem padał deszcz, więc posiedzieliśmy sobie, odpoczęliśmy w wanie po podróży, poszliśmy spać. Noc była spokojna. Jesteśmy na takim camper stopie, parkingu dla kamperów. W centrum miasta, 10-15 minut od słynnego akweduktu rzymskiego, ale o tym później. No i mamy widok na Corridę. Wyszło słoneczko, jest piękna pogoda, idealna do zwiedzania i dzisiaj wykorzystamy ten dzień absolutnie w pełni. Chodźcie z nami. No i poszliśmy w złą stronę. Ja chciałam iść w tamtą za Corridę. Paweł mnie wyśmiał i powiedział, że to jest w tą. Już dawno mi się to nie zdarzyło. Że jednak w tamtą. No ale mogło mu się zakręcić w głowie, bo jesteśmy na wysokości 1000 metrów. No i w sumie byliśmy w szoku, bo jak tu jechaliśmy, to cały czas jechaliśmy takimi nizinami. Wydawało się, że jesteśmy nisko, jest płaski teren. A byliśmy cały czas na wysokości 900-1000 metrów, prawda? Tak, no ja byłem w szoku, no bo w sumie od tego miasteczka Bahar, Z którego wyjechaliśmy. Z którego wyjechaliśmy. Przy Salamance odbiliśmy właśnie na Madryt i potem przy Madrycie do góry trochę. I cały czas było 700-1000 metrów i w sumie myśleliśmy, że będziemy się wspinać do tego miasta jakimiś serpentynami, a tu nic po prostu. Nagle się miasteczko wyłoniło i jesteśmy. I jesteśmy. No, także teraz już idziemy w dobrym kierunku. Mam nadzieję. No i weszliśmy sobie na Corridę i od razu wylądowaliśmy w loży VIP-ów. Jest to bardzo stara Corrida z 1801 roku. Pierwsza walka byków odbyła się tu w 1803. Teraz już te walki się tutaj nie odbywają, jedynie pod koniec czerwca. Jest tu fiesta i są takie pokazy. No, wchodziliśmy po takich drewnianych schodach, wszystko tutaj jest z drewna, wszystko skrzypi. No po prostu czuć ten... tą wiekowość, tym bardziej, że jest taka troszkę zaniedbana, więc no widać, że jest bardzo stara. No ale tak ją sobie właśnie wyobrażałem. Fajnie. Fajnie to wygląda z góry, ale nie chcielibyśmy oglądać walk byków. Nie. No jak na hiszpańskie miasto przystało,
Jest to miasto z bardzo bogatą historią. Pierwsza osada została tutaj założona przez Celtów, a w 80 roku przed naszą erą została zdobyta przez Rzymian. Następnie miasto to zdobyli Wizygoci, a później Maurowie. I aż tak do 1079 roku, kiedy zdobył to miasto Alfons VI. No i miasto kwitło i się rozwijało aż do końca XVI wieku. Bogactwo zapewniał tutaj handel wełną owczą aż do wieku XVII. Tak, wtedy nastąpił upadek miasta i wyludnienie, a wynikało to z epidemii dżumy. No i dopiero od XVIII wieku miasto znowu zaczęło żyć, znowu nastąpiło ożywienie gospodarcze. A budowla, która się tak już ciągnie wzdłuż naszej wędrówki do centrum miasta, którą tutaj tak możecie podziwiać z tyłu, jest to akwedukt, wybudowany za czasów rzymskich w setnym wieku naszej ery. Akwedukt został wybudowany w pierwszym wieku naszej ery i prawdopodobnie za czasów Wespazjana. Jest to najpiękniejszy i najlepiej zachowany zabytek z czasów Imperium Rzymskiego na terenie Półwyspu Iberyjskiego. Ja jestem po prostu masakrycznie zaskoczony tą perełką w tym miasteczku. Jesteśmy pod takim wrażeniem, że aż musieliśmy sobie usiąść, bo po prostu jak tutaj weszliśmy, to nam szczęka opadła. Budowla ta, choć ma 2000 lat, to imponujące jest to, jak zostało to wszystko rozwiązane pod względem inżynieryjnym. Akwedukt doprowadzał wodę do miasta z oddalonych górskich źródeł rzeki Rio Frio o kilkanaście kilometrów. Woda zbierała się w zbiorniku El Casaron, a następnie płynęła pod ziemią kilka kilometrów do miejsca, w którym była oczyszczana. Miejsce to nazywało się Casa de Aqua. I później znowu kilka kilometrów pod ziemią, aż tutaj do miasta, gdzie tą imponującą budowlą dostarczała wodę już tutaj do centrum Segowii. Co nie mogliśmy uwierzyć, to cały ten akwedukt, który jest tutaj na ziemi, czyli te 167 łuków, tak? Tak. Są zbudowane bez użycia zaprawy. Po prostu te bloki kamienne są tak ustawiane, że to wszystko się trzyma prawie 2000 lat. No. Jestem w szoku po prostu. No i właśnie znaleźliśmy głównego inżyniera, który odpowiadał za budowę akweduktu. Nasz przyjaciel Diabełek. Jest tutaj legenda, która głosi, że to właśnie Diabeł wybudował ten akwedukt, bo dziewczyna, która była zmęczona noszeniem wody do miasta, podpisała z nim fakt, że odda mu duszę, jeśli wybuduje akwedukt do świtu. No i kiedy stawiał ostatni kamień, zapiał kogut, czyli nie zdążył przed świtem, więc dziewczyna nie oddała mu duszy. No i właśnie legenda głosi, że on tutaj sobie siedzi, nadal taki sfrustrowany i zdenerwowany tym faktem, aczkolwiek widać, że jest wesoły tutaj. Można sobie z nim, on tu ma tą komóreczkę, można sobie z nim zrobić selfie. No i dobrą robotę wykonał. No. Miasto przez setki lat miało wodę. Miasto jest tak piękne, że po prostu mamy gęsią skórkę na rękach. Tak, ciarki na rękach. Już dawno mi się to nie zdarzyło. A za nami widzicie restaurację. Tak, z wieloletnią tradycją. Ma chyba około 100 lat. I właśnie tam sobie zabukowaliśmy stolik. Sam król Hiszpanii tutaj jadł, więc tak. Podają tutaj tradycyjne właśnie potrawy Segowii. Także jesteśmy strasznie podekscytowani, że tego spróbujemy. Tak, rezerwacja jest na 3:30, także tam wrócimy na obiad, a teraz idziemy dalej odkrywać kolejne cudowne miejsca Segowii. No i naszym oczom ukazuje się kolejne cudowne miejsce w Segowii. Jest tu katedra. Boże, jaka nas piękna.
Monika, już przestań tu chodzić po tych uliczkach, chodź do restauracji, bo o 3:30 mamy stolik. No i mamy stoliczek. No jest tutaj pięknie, po prostu ja nie mogę przestać się tu rozglądać. No jest to z taką ogromną tradycją. W ogóle tyle osób tutaj słynnych było. Cristiano Ronaldo, Sophie Loren, Harrison Ford, Enrique Iglesias. Mnóstwo. Wszędzie są zdjęcia. W ogóle wystrój jest cudowny. No mamy nadzieję, że jedzenie będzie tak samo piękne, jak całe to wnętrze. Jesteśmy na górze, widok tutaj jest cudny. Jest pełno ludzi, po prostu jest pełno. Dobrze, że zarezerwowaliśmy sobie stolik. A sam budynek tej karczmy, pięknie położony przy akwedukcie z wspaniałą elewacją, powstał w XVII wieku, natomiast sławę swoją zdobył w połowie XX wieku, kiedy przejęła go rodzina Candido. I od tej pory nazywa się Maison de Candido. I właśnie karczmarz Candido Lopez rozpropagował tutaj to danie popularne w Segowii, czyli pieczone prosie. A nie jest to taki zwykły prosiaczek, bo podczas serwowania tego prosiaczka kelner broi go krawędzią talerza. W ogóle w tym momencie karczma ta jest słynna właśnie z takich pieczonych w jakimś specjalnym kastylijskim grillu, pieczonych mięs, jest to jagnięcina, pieczone prosie. Właśnie spróbujemy dzisiaj i tego, i tego. No to jest definitywnie najlepszy prosiaczek, jakiego kiedykolwiek jadłem. Ta chrupiąca skórka, zobaczcie, ona jest po prostu niesamowita. Mięso rozpływa się w ustach. No po prostu brak mi słów. Ja mam uciec jak mięso, po prostu tak samo jest chrupiąca skórka, w środku mięso się rozpływa. Podają to po prostu taką ogromną sztukę mięsa, bez jakichś zbędnych dodatków, no po prostu jest wyśmienite. Szok. No i mamy takie desery bardzo tradycyjne tutaj w Segowii. Ja mam jakiś taki mleczny pudding skarmelizowany z wierzchu, chrupiący z czekoladowymi lodami, a Paweł ma jakieś takie ciasto z ponczem, z jabłkami, poncz a la Segowia. Tak, no, i jest skarmelizowanym chyba z karmelem po prostu. Z karmelem, tak. Pechota. No jak na królewską knajpę przystało, dostaliśmy też królewski rachunek z herbem, 93 euro. No pieczeń kosztuje 28-29 euro, plus tam jakieś winko, chlebek, woda, desery, kawa. Kawa gratis była. No myślę, że to nie jest drogo jak na takie przepyszne jedzenie w takiej zabytkowej restauracji, gdzie gościło tyle osobistości, królów. No po prostu niesamowita historia. No warto to miejsce odwiedzić, żeby przynajmniej zobaczyć to piękne wnętrze, a jedzenie jest po prostu... No i ledwo się tu doczłapaliśmy z tymi pełnymi brzuchami, ale jakoś poszło. Daliśmy radę. Ja. Ale już wiemy, skąd Walt Disney czerpał... inspirację do swojej czołówki. Tak. Zamek księżniczek Disneya rozciąga się za nami. A tak serio, jest to zamek Alcazar de Segovia, w którym mieści się Muzeum Artylerii. Segovia nas cały czas zaskakuje, no. Tak się nam nie chce stąd jechać, ale musimy z tego parkingu się ewakuować, ponieważ tak, można stać tam cały tydzień oprócz soboty, a że dzisiaj jest piątek, no to już jutro od 7 rano będzie tam market. Dokładnie. I zostanie na tym parkingu, grozi holowanie, więc nie chcielibyśmy być zholowani. Grozi to sporymi kosztami. No dobra, to w takim razie ruszamy w drogę powrotną do Vana. Chociaż może jeszcze troszeczkę pokluczymy po tych cudownych uliczkach.
Ale już dzisiaj jeszcze na coś fajnego. Tak, ale dzisiaj na noc już nie możemy tu zostać. Idziemy do tego vana, ale na każdym skwerku jest jakaś impreza. Tak, Segovia nas nie chce puścić, żebyśmy stąd odjechali. Więc chyba jeszcze trochę zabawimy w tym miasteczku. Przynajmniej troszeczkę dłużej zostaniemy do późniejszego wieczora. Tak, dlatego no, nie pożegnamy się z vana, pożegnamy się z wami tutaj. Dzięki, że byliście z nami, dzięki, że pochodziliście z nami po mieście. Mamy nadzieję, że wam się ten film podobał. Nas Segovia po prostu zachwyciła. No i co? No, do zobaczenia za tydzień. Pamiętajcie o łapce w górze. Zostawcie jakiś komentarz. No, kto nie subskrybuje, to zapraszamy do subskrypcji i widzimy się za tydzień. Hej! Trzymajcie się. Hej!